Halo, słyszymy się już? Jak dzisiaj rozmawiałem z nimi przed konferencją, to... Dobra, chuj z tym! Jest info! Patrzcie to! Bagietta kontra Robalini! Stary, Robalini to jest chyba ten, co dzwoni telefonami, nie? Że robisz z siebie gówno na live'ach i się kompromitujesz na nich. No niech da przykład, jakiś przykład, to się odniosę do przykładu. No wystarczy dla przykładu zobaczyć, jaka jest najbardziej, jedna z najbardziej popularnych emotek na twoim czacie, czyli Dice of Cringe. No tak, a ja wiele razy mówiłem, że jestem największym cringe'em i do tego zmierzam. No, to jest moja kreacja. Więc, no, ty za to jesteś debilem bez żadnej kreacji. Debilem, który... Pokaż plecy teraz wszystkim. Pokaż jaki... Jakoś Frania gadał tak. Ty cały raz jest co cringe, nie da się oglądać. Na żywo, bo opóźnię. Ale pokaż jeszcze, co masz za tatuaż. Mara Maxil pokazywał na cage'u i się no, ale jeszcze raz nie pokażę. Ale co tam jest, uważasz, że jakiegoś cringe'owego? Papieża Polaka uważasz za cringe'owego? Pana czy Małysza? Chciałbyś mieć taki tatuaż? Masz coś do papieża Polaka? Moment, kto papieża wyzywał? Chciałbyś mieć taki tatuaż? Powiedz mu, klasz panu Jackowi, stary. Nie słyszę. Mara Maxil. Co? Papieża to ty zostaw. No, papieża szanuję akurat, dlatego sobie go wytatuowałem, no. Wiesz co, ty miałeś chorobę weneryczną, sam się do niej przyznawałeś. No tak, jaka to była ale choroba? Stary, to była choroba... Rzeżączkę miałem, stary. No właśnie, kurwa, i dlatego miałem obawy, dziękuję. Ale na rzeżączkę nawet nie ma badań przed No właśnie, i nie ma badań, a ja się myślałem, że są badania. Ale wiesz, że musiałbym cię zdechać w tym oktagonie, żebyś się zaraził rzeżączką, durniu jebany. Ojej. O, nie na kurwa! Kurwa za te słowa. Odpowiedz i to w kurwa od pierwszej rundzie. Znowu przegrywa! Znowu przegrywa w tych konferencjach. Się prowokujesz mnie bardzo, ale postaram się tego nie zrobić. No to znaczy ja nie rozumiem, dlaczego on tak uważa. Nie zna mnie totalnie, ocenia mnie tylko przez to, co zawsze nagrywam to do internetu, mówi. A to nie jakoś mnie nie pokazuje prywatnie. Chyba... Rozwin tą myśl, czemu go uważasz za... Znaczy przede wszystkim to ja bym chciał, żeby tak nie mówił, bo ja nie wiem, czy wyjdę do tej walki. Tak już zacząłem się zastanawiać. Czemu? On też po swojemu. Wydaje mi się, że walce też trzeba To ma myśleć. Rację, jak ty leżysz na ziemi, a ja stoję nad tobą i mogę się nad tobą znęcać i pastwić. Nie możesz się nad mną znęcać i pastwić, bo to jest K1, kretynie. No dobrze, ale... I właśnie o tej inteligencji mówiłem. Ale nieźle go... Ale słuchaj, ja tutaj Dobre. Używam metafory Dobre, i pastwić... Przejdziemy teraz do naszej maszyny losującej, gdzie odbędzie się... Pierwsze losowanie w dniu dzisiejszym. To pierwsze. Dzisiaj będą czwartek, przekręty. Oraz piątek. Kurwa, co to się dzieje, no? Wojtek Golaś, Maji Blesina. O, no. Góra. Powiedziałeś nic, nie powiedziałeś w rej. Nie. Dobra, kurwa, Jaca wchodzi, a ja nic nie mówię. Ty, co to robi Jac? A, no tak, przecież, tak. Szalony reporter. O, szalony reporter był mega spoko gościem na ostatni ten. Ciekawe, czy będzie jakieś przemówienie. Od carycy. Dobra, kurwa, ja już nie mogę doczekać, nie? Co to się zaraz odjebie. No. Ty, co on? Doktor? Lekarz? Nie biorę sterydów. Ale on ma kwadratowy łeb, jak z Minecrafta, kurwa, w głowie. Krasze! Jezu, właśnie konia zwalę! Skito z Minecrafta, kurwa, mieczor wziął! Ej, zajebiste! A co ma w ręce? To nie mogę przyznać. Death Note. Death Note. To z tego. Z anime. No jak tam wpiszesz czyjeś imię i nazwisko, to od Deada. No, niezłe. Ja chciałem tylko powiedzieć, że przez ostatnie dni nawet troszeczkę odpuściliśmy treningi, żeby przejść całe szkolenie w szpitalu psychiatrycznym, jak to się zapina, zakłada, jak się kuje, a mam tu nawet lek uspokajający, dlatego jeżeli by pan Jacek jakkolwiek się poczuł źle, to my z Arkiem będziemy... On już zagotowany, zobacz na niego, jaki wkurwiony. Jacek, tego jako właśnie jakąś taką obrazę w swoim kierunku? No, jeżeli obrazę, to nie w moim kierunku, tylko ja tym idiotom przypomnę, że miliony ludzi w Polsce chorują na depresję. A i takie stygmatyzowanie. Kurwa, zauważaj. Stary, ja z domu nie wychodzę. Oni naśladują jeszcze większego idiotę Marcina. Ale no walce będzie. Który zrobił taki... Kolejnie, on nie wie, kim jestem. Możesz to powtórzyć? Ty boisz się? Ja kocham tak, Jacka że Marcin Najman zrobił taki performance. Syna panu zrobił. Wow! Wow! O kurwa! Podoba mi się ten start. Co zrobił ten idiota Marcin Najman? No naprawdę pojechał do jakiegoś zakładu psychiatrycznego. Odrywał tam pielęgniarzy od swojej pracy. On pojechał, a powinieneś ty. To fakt. Dobra.
Ja jeszcze ty. Ale on jest dobry. On jest dobry w gadce. Już się nie mogę doczekać, że on wejdzie do klatki, kurwa, i zobaczy, co tego, jest. Co wiem, jak ja się nie mogę tego doczekać, ty reporterku szalony. Oczywiście nie jestem tutaj samozwańczym adwokatem tych osób, które. Szczerze mówiąc, to myślałem, że Arek się jakby wszedł, bo już widzi te pielęgniarki, które będą nad nim stały, bo czeka go powtóreczka z rozrywki. No jak ostatnio po naszej walce wyjechał na noszach, 2 tygodnie był w szpitalu, więc myślałem, że to jakby pod tym kątem idzie, a tutaj mnie zaskoczył i nawet śmieszne. Panie Wardenga, bo... Przepraszam, mam pytanie do prowadzącego, bo miało coś być powiedziane, że nie... Bo słyszałeś, co powiedzieli, czy nie? No bo powtórzyli. Nie, nie. Masz Arek na tyle... Przecież powtórzyłem, że performance, który zrobił Marcin Najman, to jest właśnie Mateusz. Ale on nie rozumie, o co chodzi. Że uprawiał seks z pana żoną i powstał Mateusz po prostu. Brawo! Dzięki, Boxel. Ja może tak, bo tańcula i trzeci raz bawi tak samo. Taki sposób. Insynuował, że moja żona była prostytutką. On tego oczywiście nie robi wprost, tylko robi to w ten sposób. Jacku, czy już? Bo jak jest źle, to ja mogę... Ej, dobre duo robią. Panie Wardenga, jeżeli to tak ma wyglądać, to jak... Doktorze Tomaszu? Jeżeli on mi wchodzi w co drugi... Dajmy jeszcze, próbuję się rozwinąć. Dobra, taki on jest zagotowany, kurwa! Dokończyć Jackowi. Ja też, chłopaki, mam do was pytanie, bo z jednej strony krytykowaliście wystąpienie Jacka na Cage'u, a teraz robicie jednak to samo. Czyli pomawiacie, że jego syn nie jest jego synem, nie macie na to żadnych dowodów, robicie to w formie żartu. Ja rozumiem, że jest to odegranie się, że jest to forma zabawy, ale tak, żeby, wiesz, nie być go... Żeby to znowu. Jak takie główki z ostatniej ławki w klasie. Bez kitu, kurwa. Być konsekwentny, z jednej strony coś krytykujecie, a później robicie to samo. Czy taktyka ząb za ząb jest odpowiednia i czy to nas doprowadzi do tego, żeby... Nie, taktyka, ty zacząłeś i zobacz, jak to jest, Mądralo, jak byłeś taki, kurwa, mądry i jeszcze małe dziecko stygmatyzowałeś. Więc a teraz tutaj zobacz, to dziecko jak to jest troszeczkę większe i myślę, że sobie nie obrazi się. Nie mądrzejsze, ale większe. Tak. Otóż tak. Ty słyszałeś? Co tam o przyszłości żony Murańskiego? Ty, no ja coś słyszałem. A gdzie tam? No na rok się tego trzeba szukać. Nic takiego po nie czym, mówię. Po czym? To jest rozmowa w sobotę przed południem. Ale kurwa, co on pokazuje? Po południu w sobotę pojawia się fejkowa zahakowana, oczywiście podrobiona na tym słynnym zdjęciu pobranym z Instagrama mojej żony. Profil fejkowy mojej żony na profilu prostytutek. No. Znaczy, panie Jacku... Czy to jest dobre? Ale to przecież... Kwestia... I po tym zdjęciu rok się zamknęli, kwestia... tak? Nie. Ja mówię... Ale kurwa duszą! Słuchajcie, kochani, może zaśpiewamy ładnie. Cała Polska śpiewa z nami, wypierdalać z muranami! Cała Polska śpiewa z nami, wypierdalać z muranami! Cała Polska śpiewa z nami! Ale się dobrze bawi. Na chwilę zastępuję. Gdzie jest kurwa ten ryż i sałateczka? Co się kurwa stało, suchar? A przez te 2 lata bardzo się dużo zmieniło w moim życiu i jestem już ogarniętym chłopakiem po prostu. Kacperek, a kiedy ty byłeś nieogarnięty emocjonalnie? 2 lata temu? 2 lata temu. A to wtedy do Kaniowskiego wystartowałeś? Z tym tekstem obrzydliwym? Z jakim tekstem? No, Muran, z tym tekstem, w którym wystartowałeś. Jakim tekstem? I potem prawidłowo ci wypłacił liścia. Słucham, jakim tekstem. To wtedy byłeś nieogarnięty emocjonalnie, czy to było przed, czy po? Pewnie, tak, to było wtedy. A z jakim tekstem? No to teraz rozumiem. Dla niewtajemniczonych, pan Zbyszek Sonogo nagrał filmik, w którym kazał się pocałować w dupę panu Jackowi. I właśnie chciałbym, żeby pan się odniósł do tego, Zbysiu. No bo na pewno to do pana trafiło. Trafiło, widziałem, tak. To jest ten rezerwowy Stonoga, ten szalony reporter, czyli ten szczur Tomasz Matusiak, to jest taki rezerwowy w mediach społecznościowych, bo może nie wszystko wiecie, ale to jest gość, który jest rezerwowy za Stonogę. Ja mówię, panie Jacku, chyba pora na zawsze. Ja mówię o faktach, wiem, że dlatego... Panie Jacku! Dlatego przerywasz. Panie Jacku, do zabiegówki proszę. Jesteś idiota, no weź człowieku trochę powagi zachowaj. Panie Jacku, znowu to ordynator na oddział. Ja nawet wiem, czemu się tak irytujesz, bo... Jaką ty masz prymitywną narrację? Ja ci powiem jako lekarz. Masz 47 lat, zachowujesz jak 12 lat. Cię nie zerwał. Ten bicep chciał z tobą zerwać, bo twojego pierdolenia nie mógł. Ale tak konkretnie, ja zadałem konkretne pytanie. Co ciebie łączy z tym znanym oszustem Zbigniewem Stonogą, który... Romans!
wiele, a to być może jak z tańcówki. Kurwa, ta to kurwa, ta kamera to jest dobry. Ale Maxi lubi to. Ja wiem, że próbujesz to prześmiać. To jest kurwa głupia. Nie wiem. Alleluja! Ogłaszałeś w internecie, słuchajcie, dorwaliśmy księdza pedofila w Krakowie na Azorach. Jaka jest ciąg dalszy tej historii? Ogłosiłeś, pomówiłeś człowieka. Z nim też mam romans. Bydlaku, pomówiłeś człowieka. Człowiek mógł być zlinczowany. Nie patrzysz, nieważne, że ale ksiądz. Ale ty Siergieja nie pomówiłeś, nie Sergiusza. Ja... No co ty, kurwa. Ty ale... O, dobrze, dobrze, panowie, bo jak... Tak, halo, nie odbijaj w ten sposób. Padło imię Siergiej i pomawianie, że jest rosyjskim szpiegiem. Natomiast ostatnio nagraliście chłopaki, kurwa, że Mateusz reklamował jakiegoś bukmachera i o dziwo jest chyba duże prawdopodobieństwo, że ten nielegalny bukmacher jest rosyjski. Papierów? Tak, to jest rosyjski. To jest rosyjski, który nie ma kontestu w Polsce. To jak to jest, że wspieracie, tutaj atakujecie jakoś pomówieniami Nitrozyniaka, a sami wspieracie rosyjską firmę i nielegalnego bukmachera, mimo że macie podpisaną umowę z Fejmem, który ma sponsora i macie zakaz konkurencji, że nie możecie innych w ogóle bukmacherów. Czemu do mnie mówisz? To jest w takim razie pytanie ja do odpowiem. Mateusza. A ja ci powiem, nie chcę mi się o tym gadać. Nie zadawaj mi tego pytania! A ja tylko powiem w międzyczasie, nie ma argumentu, nie chcę mi się o tym gadać, takie pierdolenie. I byśmy zrobili face to face państwa Murańskich z Arkiem i... Ale tam mu wypierdoli Muran. A ten reporter ładnie sobie poradził. No, ale on też by się nadał do kabaretu, mi się wydaje. I teraz zamiana. Bez kitu, ale ja co mam, kurwa, te naprawdę, tu są buty kompojskie. No, tu co jest? Dopiero zauważyłem. Naprawdę, dupy no są takie, kurwa. Na arenie w Łodzi odbędzie się walka Arkadiusza Tańculi i Mateusza Murańskiego. Kurwa, nikt se nie zajebał. Właśnie dziwne, nie? Ale teraz zeju. No wiesz. No wiesz, no. Ja co mogę mieć pytania? Co z tym Polakiem? Dasz mu jeszcze szansę? Chcę też powiedzieć, żeby... Kiedy będzie walka? Może jakiś dziś na następnej walce. Ja jednak jeden, więc nie wiem, po chuj on się tutaj odgraża, jak i tak do mnie nie wyjdzie. Słuchaj, frajerze, oferta za ciebie była złotówka. Poważnie. Wojtek i Boxdel, oferta za walkę z nim była złotówka. Ja za złotówkę, to ja mogę go za przyjemności, ale nie za złotówkę, tylko wtedy... No i to jest cały Bóg honor ojczyzna. Cały Bóg honor ojczyzna. Ale wtedy nie będę tego robił publicznie, bydlaku. A, i to ci jestem. Ja pierdolę jak kwadrat na mordzie. Nie mogę z tego. W ogóle słyszałem, że od tego pozowania przed lustrem tak się skóra napina, że jak zamykasz oczy, to ci się dupa otwiera. Bezbek. To prawda. Twoja się otwiera. Obydwaj, kurwa. Obydwaj to tragedia, kurwa. Też na Facebooku pamiętam, Marcin, powiedziałeś coś takiego. Po tym, gdzie siedliście w Mrągowie, na co się powoływałeś, wyszły nowe okoliczności. Nowa okoliczność to już wyszedł Jacek z więzienia. Od jednego. To ta nowa okoliczność wyszła. Jacek z więzienia. Ale trzeba. Ale on naprawdę jest tak skurwiający. Ja pierdzielę. Masz ADHD? Co jest z tobą? Masz taką naprawdę aż taką przemożną... Taką przemocną Jacek, chęć ty prezydentem chcesz zostać? Weź ty, kurwa, królem zostań od razu. Na chuj cię mają wybierać, powiedz, kurwa. Obok ciebie ten, co siedzi, patrzcie, no księciunio normalny królewicz. Ale tyle słów wypowiadasz. Może jednak odpowiedz. Jacek pierwszy łokietek, kurwa. A ja mam jeszcze pytanie. Ja pierdolę. Zwrócić uwagę na to, że Kasper właśnie zapisuje coś w notatniku. Może w końcu sprawdził, jak się psze hipokryzja. Kurwa, ale bez bekami leci. Hipokryzji, Marcin, bo do teamu Fame dołączył nowy zawodnik. Jest to nowy smak naszego batona. Ja pierdolę. Spróbujesz, ale... Jedno z zapowiedzi. Polecamy, bo... A chodzi mi o to, że... Zjedz sobie tego batona, bo strasznie gwiazdożysz. Okej. Okay. Marcin, wróć po wow. No, smaczny, a tu... Ale pocisk, kurwa, ja pierdolę. I dubel to się zatrzymał chyba 10 lat temu. Dokładnie, kurwa, u mnie to było, jak byłem w podstawówce. Nie wiem. Ja miałem wrażenie, że kurwa Dubiel dorasta i ten już ma 26 lat. Ja myślę, że jeszcze mi wypada, ale on już ma kurwa bliżej 30. Ty się spiąłeś tutaj na konferencję, oby poszło w piątek. O Jezu, Marcin. To jest właśnie to. Zostańcie z nami. Ja bym chciał powiedzieć, że Kasper powinien zmienić ksywę na kruchę, bo mu jakoś krucho poszło dzisiaj. Ja pierdolę, no przecież nie pojebie zaraz tym dubielem, no. Co on pierdoli to? Co ty, kurwa? No jak można tak?
kurwa, jakie monstrum mi do pokoju wleciało. Ty, ci ma 2 metry, kurwa. Dobra, dawaj nową nutę Szczurasa. Już nie mieli czas, zmienią się wspomnienia. Oni mieli hajs, dzisiaj mierą temat. Jadę multiplomera na wszystko, to moje miasto. Wiesz, że to był błąd, ty możesz prysnąć i mordę zamknąć. Jak ci się podoba, Budyń? Nie słuchałem. A, dobra. A. FOM4. Paweł wygrał iPhone'a. Paweł! Mnie to pewnie gdzieś tam na dole wyjebało. LCU4. Wygrałem! Tak? Karol? I jest to Paweł. Także jak gratulacje. Kurwa Paweł? Paweł? Jaki Paweł, kurwa, jaki kurwa Paweł? O, Paweł wygrał. DT0Y. To Paweł. I jest to Jakub. Gratulacje. Jakub. Jaki kurwa Jakub? Rozpoczynamy jeszcze połączenie Jakub. Do Jakuba. Dobrowicz. Albo ten ale drugi Jakub. Rozumiem, że niektórzy nie odbierają, może też przez presję, że wiesz, mamy. Są być może na streamie czy coś, nie? Mieliśmy. Tak też czasem bywa. Może też R nie mówi. Wygrałem? 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 Ja pierdolę. Halo Voxel. Wygrałem! Dawaj mi tu głubego. Elizabeth! Lisa! Ano! O kurwa! Kurwa, co? Co to? No to jest ta od prania. Oh, they can see my boobies, wait! Słuchajcie... Po prostu ja już zrozumiała, co to jest polski dystans, jak siebie zachować, to już po prostu żartowała. Ja nie jestem największym kurwą Polski, żeby robić filmiki nie? o praniu. Ja po prostu chciała pożartować, bo oni zawsze mnie wyzywają, zawsze gadają mnie złe rzeczy i to... Sometimes mnie bywa sumno, wiecie, ale dzisiaj już ja mam to wyjebane i po prostu naraz, bawię się. Dzięki. No i czekamy na twój wyznik klasy. Dobra. Powodzenia, cześć. Do widzenia, elo. Nara. Dobra, Marcin. Mariusz! Jak? Zbejtował. Marcin, Polish Zombie, Wrzosek! Kurde, ten walczy, potem kolejna walka. Sarare rozjebie, tak skacze i kaska się robi. Marcin Ksa... What? Hot chesting. Mikołaj Konowski. Co to jest, kurwa? Twoje ciuchy przyszły mi obszane. Linki Master, Linkiem! Ulala! O kurwa. No robię coś w tle, no robię coś w tle, to nie było do tego. Lil Masti Bogus! Ogu? A, Bogus. Bogus. Piotrek, skoro lubi takie brutalne zasady, tak, no to możemy się zmierzyć na takich brutalnych zasadach, tak, z uderzeniami z bańki, ze stąpami, z łokciami. Może być nawet peruwiańska klatka. Kurwa, peruwiańska klatka. Może być meksykańska. I nie odrzuciłem, tak, i jest, i podtrzymuję to oczywiście. Jeżeli Piotrek, podejmujesz wyzwanie, no jak fajnie, najbardziej. Dźwięki morskie, peruwiańskie, no, wyskoczyło. Jak Park też mówił, że mnie kurwa rozjebie w stójce, a w drugiej no rundzie pierwsze... Nie, no pierwsze co zrobił w drugiej rundzie, to by wywrócił. Go rozpierdolił, przecież co on gada. W stójce, ale to są kurwa, wszyscy najlepsi, wszyscy to są, wiesz, mistrzowie. Więc, no właśnie, też przepraszam, jeszcze chciałbym dokończyć, bo ludzie też krytykują to, tą formułę, że są 3 rundy po 3 minuty, że już taka walka była, Ferrari, Polaki, tam się nic nie działo, ale kurwa, nie porównujmy chłopców z Ask FM, kurwa, do prawdziwych gladiatorów, kurwa, tak? Okay. Dokładnie. Skromnie. Ale poczujesz się tak, jak ja bym przykładał ci lufę 9 mm i kazał powtarzać frazę wyrewolwerowany rewolwer, położył wyrewolwerowany rewolwer. Ale gangsterapem zajechało, kurwa. Z Bronxu, kurwa, przyjść do Czarnuchu, kurwa, kurwa! Kurwa! Co gada ten... Ja pierdolę, no. Pojebał go. On najpierw Czeworda, chyba potem CW Worda. W którym więksi zabierali kanapki w szkole.
Każdy na pewno na sali kiedyś był w takiej sytuacji. Wstaję w waszej obronie. Kurwa, ty nie stawię w niczej obronie. Przejdźmy do naszych... Dobra, idę się wyjstrasz, kurwa, może skończą pierdolić. Nie potrafisz... Witam szanowną publikę. Na Twitterze Fame MMA wczoraj albo przedwczoraj wiem, że oglądałem takie bloopersy. Jakieś śmieszne nagrywki z waszego trailera. Natomiast teraz one zniknęły. I czy to wynika z tego, że gdzieś uznałeś, że przekroczyłeś pewną granicę, bo gdzieś tam dosyć ostro wjeżdżałeś na Mikołaja, a i ten materiał zniknął. Konop, chuj ci w pizdę, rucham ci starą, ej. Mamy to. Słuchaj, ja Sylwester nie mam pojęcia, co się stało. No, musisz spytać kogoś, kto, że tak powiem, to nadzoruje, dlaczego to zniknęło. Ja nie wiem. Znaczy, to nie była kwestia wjazdu na mnie, tylko bardziej na kogoś z rodziny i po prostu... Ale co zniknęło? No, jakoś w tej federacji nie da się niczego załatwić z perspektywy zawodnika. Jak się nie nastraszy, że się na przykład nie przyjedzie na konferencję, no to ja po prostu poprosiłem, żeby to usunąć. Ja pierdolę, no. Ale co zniknęło, kurwa? Że, na Twitterze albo usuwacie, albo nie przyjeżdżą na konferencję. Tylko, że dostaliśmy od razu od ciebie informację. Rozbeczał się? To musi zniknąć, bo nie przyjedziesz. Ja pierdolę, jaka pizda. Nie było żadnej reakcji. Usunięcie to tylko było od razu. Nie, no z waszej strony nie było żadnej reakcji na początku, jak to było zgłaszane. Nie, no kurwa. A jak już jesteście takimi frajerami, że wystarczy was postraszyć, że się nie przyjedzie gdzieś, no to zadziałało. Ale jakby tutaj był skuteczny, postraszył was i usunęliście. Nieładnie tak od frajerów wyzywać, kurwa. Konop, ale myślę, że za dużo sobie pozwalasz. Frajerem możesz siebie nazywać. No właśnie. Po drugie, no... Słuchaj, co tam Ksajo powiedział takiego? Rozumiem, że... Ktoś nie powalczy. To było w formie, kurwa... żartu w formie disu. Stary disku. Grifujecie nas przed kompą, żeby robić jakieś gwiazdy. Cicho! Robicie jakieś sceny. Jeżeli... Ale... No dobra, Boksel, ale coś, nie zauważasz, bo ale faktycznie... kurwa! No kurwa, dajcie powiedzieć, no bo jestem ciekawy. No, jak się spłakał, to jakaś odpowiedź. Było briefowane przed konferencją, że nie wjeżdżamy na rodzinę, natomiast publikujecie. Ja rozumiem, że to był żart Ksaja, diss jakiś, bo tam chodziło o matkę Konopskiego. I czy nie uważacie, że jest to jakaś trochę hipokryzja? Ale śmiałeś się z tego. Śmiałem, ale zauważam hipokryzję. To ja się nie mogę zaśmiać z hipokryzji. Możesz, ale wiesz, to w takim razie... To, co powiedział Marcin, te 5 sekund, no nie wiem, jakby ktoś by mi coś takiego, nie wiem, powiedział, no to w obliczu tego wszystkiego, co się tu dzieje, no nie wiem, no ja bym stary uśmiechnął się i powiedział, no dobra, dojebał mnie, nie wiem. Nie, no tak samo jak ten na przykład Bogza ostatnio przesadziłeś z Wojtkiem i też zadzwonił wkurzony. Ja na przykład chciałbym mieć informację wcześniej, że taka wymiana może być zrobiona i też po prostu wrzucić jakąś odbitkę, nie? Ale on jest jasne, zły ja uważam, że Mikołaj miał, że tak powiem, miał prawo, że mu się to nie spodobało. To był jakby niewinny punchline z wyciętych scen, rzucony w emocjach. Jest zły na Fejma, nie na Ksaja? Mikołaj, tego nie rozumiem. Urodziło. Jakby szanuję twoją decyzję, dla mnie nie ma tematu. To też kwestia tego, że ja do Marcina nic nie mam, tylko byłem wkurzony, że federacja na swoim oficjalnym profilu udostępnia to jako jakiś ekskluzywny content. Nie wiem, czy... Znaczy na pewno oglądałeś Konop, no nie? Tam Ksajo ostatnie sekundy dość ostro powiedział o tobie i strzelam, że też o swoim byłym rywalu, że to nie jego wina, że federacja daje mu takich frajerów. Jak ty się odniesiesz do tych słów, że nie wiem. Jesteś w oczach Ksajo frajerem? Tam powiedzieć. Nie, niech pokaże papier. Kurwa, przed chwilą nazwał federację frajerem. Nie jesteśmy frajerami. Oni nie wiedzą, co mówią. No myślę, że w emocjach to rzuciłeś. Słuchajcie, denerwuj się, Wojtek, spontana, jeszcze cię zareklamuję. Spoko, kiedyś na nim. Wybaczam tobie za to. Kurwa, co on gada? Nie, no jakby ja słyszałem plotki generalnie, że Konopski trenuje trochę dłużej niż mówił w trailerze. No ale prawda jest taka, że te kursy uważam, że mój jest mocno zaniżony, bo to trochę wygląda, jakbym ja do niego wychodził z pistoletem do tego oktagonu. Co prawda mam mocniejszą broń, tą łapę, a zabije cię, kurwa, Konopski. Nie, no ale jakby... Oj. No dziwne są te kursy nawet dla mnie, no bo ja też słyszałem plotki, że Konopski dłużej trenuje. Poza tym warunki ma też dużo lepsze od Sergiusza. I tak naprawdę jest jedną wielką niewiadomą, a myślę, że może się pokazać w porządku. Ale... No tak. No cóż. Czuję się okej. Okay. Marcin. Strzelasz, że Sariusz kurwa, naprawdę nie jest kompletnie w stanie Mariusz, zarazić. Kurwa. Marcin. Mówi, jak Marcin? Nie, to nie Mariusz? Sariusa, ma naprawdę potężne warunki fizyczne, góruje się na pojebało. No Mariusz, to Sariusz. Mi on kurwa, nie ten Brzosek ma 1,15, kurwa.
Tak, dobra. Plus jeden, Ksajo. Myślę, że warto zrobić jeszcze face to face Ksajo i Konopa i mam nadzieję, że jeden drugiemu coś tam szczeli. A to tyle, kurwa? Na chuj mu oni mu tyle płacą. Jak nic nie chcą nawet. Dobrze, nie? To w sumie o co mogę zapytać? Pamiętaj, Konop, o co chodzi z tym JD? Co z tym Polakiem? Kiedy, Norbert? Pamiętaj, że mam okulary. Paniaczek! Ale mu wcybał, wyjebę. Jesteś brzydki z bliska, ja wiem. To jest twoja opinia, masz prawo tak uważać. Szanuję to. Ja pierdolę, ale... Ksajo, Konop, fejmowa... Ale Ksajo! Brawa dla panów! Mamy to! Musicie to zobaczyć. Między innymi najbardziej chyba wyczekiwany rewanż we Freak Fightach, czyli walka dziewczyn, walka o pas królowej. Zapraszamy was, no, przypominamy źle, jeszcze raz, że gala odbywa się czekamy. W piątek. Nie w kurwa, sobotę, tylko nie mogę w piątek. Doczekać. Ja bym spierdalałem przed tą walką, nie? No tak. Dobra, trzymaj się bardzo. Dziękuję bardzo za obecność. Dzisiaj bardzo dużo się zebrało ludzi. Przypominam, pay-per-view Ksaja. Do jutra. Oh mama, oh mama.